W 2015 roku Maciej poznał przepiękną, inteligentną i czarującą kobietę. Kobietę mającą w sobie więcej seksapilu niż sama Marilyn Monroe. Kobietą tą była nam wszystkim bardzo dobrze znana pani Irena. No niestety, chłopak miał pecha, bo piękna Irena miała już męża, dzieci, a nawet wnuki. No i tak oto Maciej trafił w ramiona Alicji. Pięknie będą, Natali. Tutaj zrobię ci zdjęcie. Pato. Przeżyłem z tobą tyle lat. Aha, no. Krawczyka. Żadnych takich monet. A bo Krawczyka są przeżywane piosenki. No ale jak, nie będzie takich? Oni mają swoje tam i mi się nie wtrącać. Dobra, to tam nosimy, nie? Nie ma co czekać. No ja nie wiem, co ona chce. Wszystko. Kitkę też? Wszystko. Biberko przycisieliśmy. No, bomba Poznaliśmy się w śmieszny sposób, bo ona spotykała się w naszych czasach licealnych z moim najlepszym kumplem z klasy. Jechaliśmy do szkoły i z Dawidem, to był mój były chłopak, ustalmy jedno, ale przez niego się poznaliśmy i faktycznie przyjechaliśmy po niego do domu, jechaliśmy do szkoły, po prostu do liceum. Ja mieszkałem w Poznaniu, oni mieszkali w Rogalinku. I po prostu po mnie przyjeżdżali do domu, odbierali mnie po drodze, jechaliśmy do szkoły. No jest mega opiekuńczy i gotuje pyszne śniadania i obiady. Ma najlepszą jajecznicę na świecie robi. Jej troskę lubię najbardziej, tak mi się wydaje. To, że bezwarunkowo, bez zastanowienia pomaga wszystkim dookoła. Co mnie czasem też troszkę irytuje, bo wiem, że za dużo bierze na siebie. Nie, no jest mega, mega, ma dużą cierpliwość do mnie, bo ja jestem straszną histeryczką i chciałabym, żeby wszystko było perfekcyjnie, tak się nie da. A jej tak, troska i to, jak dba o wszystkich dookoła, przy okazji o mnie, jej czułość, chociaż generalnie nie umiemy sobie okazywać uczuć werbalnie. I ona do mnie dużą cierpliwość. Ja tylko kocham. Jej pracowitość. Ja dużo pracuję, ale ją podziwiam za to, jaka jest pracowita i jak potrafi sobie zorganizować swój czas, żeby wszystko dobyć do końca. Wziąłem ją sobie, jak już była wolna. Search is over, baby. I'm right here, and I got get your hands clapping, yeah. I'm gonna get you hooked. All it takes is just one touch and just a simple look. There's nothing really to it. You can't help but stop and stare. So baby, can you handle this? I'm even better with it. Yeah. I got the thing you're looking for, and I got more. Do you want some of this? Uh-huh. Do you want some of that? Yeah, yeah. Well, I got it. Do you want some of this? Do you want some of that? Yeah. I got it. I got it. Let me break it on down for you. I've got that thing you've been searching for, that you've been looking for.
some of that? Yeah, yeah. Well, I got it. I got it. Do you want some of this? Uh-huh. Do you want some of that? Yeah, yeah. I got it. I got it. Let me break it on down for you. I've got that thing you've been searching for, that you've been looking for. I got it.